Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy się zajmować ruchomymi obrazkami. Będziemy potrzebować kartek cienkich, nożyczek, cienkopisu, ołówka, kredek albo flamastrów. Bierzemy kartkę A4 i składamy ją na pół. I jeszcze na pół. Po zagięciu powstała nam linia. Teraz tniemy paseczki. Jak rozłożymy, znowu mamy linię i tniemy kolejne dwa paski. Teraz jeden z pasków składamy na pół. Pierwszy rysunek zrobimy bardzo prosty. Narysuję uśmiechniętą buzię. Ważne, żeby Wasz rysunek znajdował się nie przy samej krawędzi kartki, ale też nie za blisko środka. Teraz składamy kartkę znowu na pół i po śladzie, który widać pod spodem, rysujemy naszą buzię. Tym razem skrzywioną. Następnie nawijamy na ołówek, kredkę albo jakiś cienki flamaster kartkę tą z wierzchu. Zaczynamy zabawę w animację, to znaczy poruszające się rysunki. Bierzemy kolejny pasek i znowu składamy go na pół. Teraz narysuję trochę zwariowaną buzię. Ponownie zawijamy górną część i zobaczymy, co się będzie teraz działo. Kolejna propozycja, skaczący ludzik. Na jednej stronie rysujemy uśmiechniętego, stojącego ludzika. Ma wyprostowane nogi i ugięte do góry ręce. Z przodu ten ludzik będzie miał buzię zdziwioną, ręce do dołu i zakrzywione nogi w podskoku. Mamy kozłującego piłkę chłopca. Teraz spójrzcie, jak jest narysowany. Piłka jest w dole, ugięte nogi, z przodu piłka jest na górze, co jest najważniejsze, i znowu mamy trochę inaczej ugięte nogi i ręce. Jeżeli pokolorujemy piłkę, obrazek będzie ciekawszy, będzie zwracał uwagę na ten kolorowy element. Tutaj mamy jadący na sygnale samochód. Pomysł polega na tym, że na jednym rysunku mamy, powiedzmy, czerwone światło. Koła są nachylone w kierunku jazdy. A na drugim rysunku koła są w przeciwnym kierunku nachylone. Dzięki temu mamy efekt takiego rozchybotania starego samochodu. I niebieskie światło. Tutaj widzicie skaczącą dziewczynkę. Skakanka skierowana w dół, zgięte nogi, kucyki do góry. Na pierwszym rysunku skakanka skierowana do góry, kucyki w dół i nogi wyprostowane. Merdający ogonkiem pies. Inaczej możecie narysować uszy na pierwszym rysunku i na drugim, tak żeby one się poruszały.
Podobnie z ogonem. Ten jest wygięty. Ten jest bardziej wyprostowany. Pyszczek może być otwarty na jednym rysunku, na drugim zamknięty. Łapka może jedna być podniesiona. Tutaj tej podniesionej łapki nie ma. Dzięki temu uzyskamy ruch wyskakujący z zatraw ptak. Mamy bardziej schowanego z zatrawy ptaka, a tutaj różnica jest taka, że jest dłuższa szyja i on bardziej do nas wygląda. I to już koniec ruchomych obrazków. Do zobaczenia! Thank you.